dobry Państwu. Witamy na 19. Krakowskim Festiwalu Górskim. Na stoisku magazynu na szczycie naszym gościem jest dzisiaj po południu autorka książki Zawsze mówi, że wróci, Katarzyna Zdanowicz. Książka, która nie jest klasycznym wywiadami i to jest ważne, że to nie jest klasyczny wywiad rzeka, jak już dużo się teraz ukazuje, ale bardzo ciekawa, inspirująca opowieść. Kasiu, zacznę w ten sposób. Ty jesteś osobą spoza środowiska górskiego. Czy ty w ogóle chodzisz po górach? To prawda, no jestem osobą spoza środowiska górskiego i tak naprawdę stwierdziłam, że może to być mój atut w rozmowie z partnerkami, żonami czy wdowami himalaistów. Chodzę jak taki statystyczny Kowalski, czyli od czasu do czasu, ale absolutnie się nie wspinam. To też nie jest moja pasja, chociaż nie ukrywam, że po tych kilkunastu rozmowach, które odbyłam z żonami i partnerkami, na pewno częścią siebie wsiąknęłam w to środowisko, a na pewno w ich życie, w ich pewne dylematy, problemy, poznając te historie z drugiej strony, co było oczywiście moim zamiarem i zamysłem. Siadając nad tym projektem, wiedziałaś, że jesteś ze sobą spoza środowiska. Powiedziałaś, że to mógł być dla ciebie atut, ale też mogły żony himalaistów traktować ciebie jako laika, osobę, która w ogóle nie ma pojęcia, która być może będzie chciała od nich wyciągnąć bardzo prywatne rzeczy. Miałaś to w tyle głowy? Wiesz co, miałam, ale to mówiłam o tym, że to jest atut z jednego prostego względu. To jest tak, że jeżeli teraz naprzeciwko siebie miałabym osobę z branży medialnej, nie wiem, z informacji czy jakiegoś reportażysty, to pewnie byśmy też innym językiem rozmawiali. I to jest tak, że w momencie, kiedy bardzo mocno funkcjonuje się w dość hermetycznym i zamkniętym świecie, pewnych pytań nie wypada zadać, na pewne tematy nie rozmawiamy, bo one są oczywistą oczywistością. Dlatego uznałam, że to jest o tyle właśnie ten atut, że możemy porozmawiać normalnie, bez żadnych barier i bez żadnych ograniczeń. Czy te panie myślały, że będę pytała o bardzo intymne i osobiste sprawy? No, od razu tak postawiłam sprawę, w związku z tym niełatwo było je w ogóle przekonać do tych rozmów, bo za każdym razem słyszałam odpowiedź nie i to nie jest tak, że raz przyjechałam czy zadzwoniłam i one powiedziały, że okej, przemyślę. Było to tak twarde stanowisko i tak jednoznaczne, że nie chcą rozmawiać, że wymagało to sporej pracy i dość dużego czasu, żeby nawiązać jakąś nić porozumienia, żeby przejść do tego drugiego etapu, czyli w ogóle zacząć rozmawiać. Dekadę temu ukazała się książka Olgi Morawskiej, która też była takimi rozmowami. Olga była żoną Piotra Morawskiego, była bardzo związana z tym środowiskiem. Zajrzałaś do tej książki, czy nie? Czy stwierdziłaś, że siadając do tego projektu zupełnie chcesz mieć czystą kartę? Zajrzałam, patrząc na nazwiska, które się ukazały, no bo oczywiście, proszę Państwa, no bez sensu pisać kolejne książki, które gdzieś powielają się albo mają te same historie, więc w tej książce niektóre nazwiska siłą rzeczy się powielają, ale bardzo dużo jest nazwisk nowych. Oczywiście najprostszą historią byłoby osoby, która jest spoza tego środowiska, byłoby to, żeby po prostu spojrzeć do jakiejś encyklopedii, poczytać kilka artykułów i sporządzić taką listę nazwisk, ale to też nie o to chodzi, prawda? I też nie o to chodzi, żeby wszystkie nazwiska, które znajdują się w danej książce, były to nazwiska znane nam, czyli były to żony mężów, którzy są w świetle kamer, bo de facto nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia, czy ten mąż jest w świetle kamer, czy wspina się, ale ten blask trochę gdzieś tam go bokiem mija, bo te panie mierzą się dokładnie z takimi samymi problemami. Ale są tu znane nazwiska. Pierwszy chyba rozdział nie jest przypadkowy, to Ewa Kurtyka. Wiemy, że Wojtek Kurtyka bardzo niechętnie rozmawia z mediami, udziela wywiadów raz na dekadę, jeżeli nie na dwie dekady. Ewa Kurtyka to jest ta osoba, z którą najtrudniej było którą najtrudniej było namówić do tego projektu? Wyjątkowo nie, ale rzeczywiście Ewa Kurtyka też nie udziela żadnych wywiadów i tak naprawdę nie ma w ogóle książek, które by opisywały jej, już nie mówię o życiu, ale mało w ogóle jest jej wypowiedzi w takiej przestrzeni publicznej. Ewa Kurtyka bardzo mnie zaskoczyła taką swoją, jak już nawiązałyśmy ten kontakt, otwartością i taką empatią, ponieważ po wysłuchaniu jej historii tak naprawdę doszłam do wniosku, że nie wiem skąd ona czerpie taką siłę i taką energię pozytywną, ponieważ od samego dzieciństwa, po to jak jej małżeństwo wyglądało z Wojtkiem i jak później jej losy się potoczyły, to przez całe to życie gdzieś tam przebija się samotność i to naprawdę taka bardzo głęboka.
Ty przygotowując się do takiej rozmowy z Ewą, studiowałaś wyczyny Wojtka bardzo szczegółowo, czy ograniczałaś się tylko do jakichś podstawowych informacji, wielkie, jakieś trudne, najtrudniejsze drogi, przebieg, nie miało to dla ciebie znaczenia w tym przypadku? Może państwa trochę rozczaruję, ale to nie jest tak, że przy każdym nazwisku czytałam tony książek i stos tych książek, bo rzeczywiście to nie jest, to jest książka o kobietach i o pokazaniu tego życia z drugiej strony, o pewnych problemach, które pisząc zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę są to problemy dość uniwersalne, bo one dotyczą oczywiście tego środowiska himalajskiego, ale tak naprawdę dotyczą także, gdyby na to spojrzeć szerzej, środowiska korporacyjnego, medialnego czy artystycznego, więc nie czytałam, znaczy i gdzieś tam korzystałam z różnych artykułów przybliżających postać tych mężczyzn, ale to nie jest tak, że każdego himalaistę rozkładałam, że tak powiem, na czynniki pierwsze, bo de facto to nie jest książka o wspinaniu. To wspinanie siłą rzeczy, ono się przewija, prawda, bo mówimy o wyprawach, ale mówimy to z perspektywy kobiety. Ty niejako w tej książce oddajesz głos kobietom. To nie jest właśnie rozmowa, to nie jest wywiad. Tak uznałaś, że jeżeli twoja rozmówczyni będzie mówiła w pierwszej osobie, to tak jako, to będzie niejako jej opowieść, to będzie bardziej emocjonalne i dlatego zdecydowałaś się na taką formę? Nie wiem jak państwo i nie wiem jak ty, ale ja nie lubię książek wywiadów czy wywiadu rzeka. Kiedyś była taka moda, no do dzisiaj takie książki oczywiście powstają. Co innego jest tworzyć taką książkę w postaci wywiadu rzeka, kiedy ma się jednego bohatera, ale trochę trudniej wydaje mi się stworzyć książkę opartą na wywiadach, kiedy tych bohaterów czy bohaterek jest w tym przypadku aż 9. A potem doszłam do wniosku, bo początkowo był taki rzeczywiście zamysł, że każde moje pytanie będzie rozbijało ich historię, ich, czyli tych żon, partnerek albo wdów himalaistów. A mało tego, każde pytanie powoduje, że wchodzi się w pewną taką polemikę z tymi kobietami, więc uznałam, że najlepszą formą, żeby całkowicie oddać im głos, a nie kierować tej uwagi tylko i wyłącznie, czy w jakiejś mierze na siebie, to będzie opisanie tej historii w pierwszej osobie. Są tutaj bardzo znane nazwiska, Katarzyna Wielicka, Izabela Heiser, które większość ludzi gór kojarzy, czy Elżbieta Pawlikowska. Zdecydowałaś się też odkryć takie nazwiska jak Aniela Łukaszewska, Aleksandra Aleksińska. Myślę, że wielu z nas nawet nie kojarzy, o kogo tutaj chodzi. Dlaczego zdecydowałaś się na taki krok? Ja też nie znałam tych nazwisk i też było dużym zaskoczeniem, chociaż to środowisko, tak jak powiedziałam i państwo doskonale wiecie, jest tak hermetyczne i małe de facto, że wszyscy się znają. Nie ukrywam, że tutaj widziałam Krzysia Wielickiego, z którym dzisiaj też miałam okazję już się przywitać, gdzie był taką encyklopedią dla mnie. No, z Krzysiem Wielickim gdzieś tam się łączyliśmy na antenie przy okazji jego różnych wypraw, czy kierowania różnymi wyprawami, więc to dla mnie był taki najłatwiejszy kontakt dotarcia, czy w ogóle do tego środowiska. I oczywiście Krzysiu gdzieś tam opowiadał o różnych osobach znanych, mniej znanych. No tych znanych to właściwie nie musiałbym opowiadać, bo znałam je również z przekazu medialnego. Ale to nie jest tak, że wszystkie kontakty oczywiście pochodziły od strony Krzysia. Każda opowieść budowała kolejną opowieść i dzięki temu, że wybrałam taki model, spowodowało, że te opowieści są bardzo różne, one się nie powtarzają. Nawet jeżeli w książce rozmawiam z kobietami, które z paniami, jak na przykład Iza Heiser, tak, jak Ela Donsal, jak Ania Mackiewicz, czy Agnieszka Korpal, która była dziewczyną Tomka Kowalskiego, znanego nam Tomka Kowalskiego, to i mimo, że one opowiadają o stracie, to każda ma jednak inne przemyślenia, w inny sposób poradziła sobie z tą stratą, z tą samotnością, z czekaniem w ogóle na tego partnera, więc to też było bardzo ciekawe. A to a propos twojego pytania, dlaczego też znajdują się te osoby mniej znane, jak na przykład może Ela Pawlikowska, czy Aniela Łukaszewska, czy na przykład Aleksandra Leksińska, tutaj jest takim małym wyłom w tej historii, no to pokazuje, że generalnie nie ma to znaczenia, czy jesteśmy żonami, partnerkami, wdowami kogoś znanego. Mierzymy się dokładnie z takimi samymi problemami. Zawsze mówi, że wróci. Taki jest tytuł. Jak twoje rozmówczynie odpowiadały ci na to pytanie? Dlaczego? No, każda kobieta miała, prawda? Wiedziała, każda miała to zapewnienie. Mąż mówił, że wróci. Czasem niestety nie wracał. Jak próbowały sobie to odpowiedzieć na to?
To jest tak, że chyba tak jesteśmy skonstruowani psychicznie, że oczywiście wiemy, co się wokół nas dzieje, widzimy różne wypadki, również kolegów, mężów, ale póki nam się to nie przydarzy, to do końca gdzieś tkwi w nas jakaś taka nadzieja, że wszystko będzie okej, okay, tak? To jest jak, nie wiem, teraz z pandemią, że widzimy statystyki i tak dalej, ale póki ktoś z naszego otoczenia nie zachoruje czy nie umrze, to nam się wydaje, że jakoś tam się prześlizgniemy przez to. I tak dosłownie jest też z żonami himalaistów, które de facto na co dzień nie myślą o tym, no bo gdyby o tym myślały, to mają właściwie jedno rozwiązanie, czyli zrezygnować z tego typu relacji, związku czy rodziny, bo dźwignięcie tego jest niesamowicie trudne. Mam takie wrażenie po rozmowach z kobietami i też takie pytanie zostało mi zadane na jednym z spotkań, że one, kto jest silniejszy? Czy ten mężczyzna wspinający się, czy ta kobieta, czy ta rodzina w ogóle, która czeka? To jest takie moje subiektywne odczucie i oczywiście ocena, ale postawiłabym akurat w tym przypadku, słuchając tych opowieści, rozmów, że akurat kobieta. Kobiety mówiły bardzo dużo o swoich dzieciach przy okazji tych historii, czy raczej starały się unikać tego tematu? Nie, to były bardzo otwarte rozmowy, bo taki był też zamysł i taki był mój cel. Jeżeli nie chcemy rozmawiać, to lepiej od razu sobie podziękować, bo wiadomo, że z tego nic prędzej czy później nie wyjdzie. Oczywiście przed pewnymi tematami były pewne opory, ale po kilku bardzo intensywnych takich spotkaniach i rozmowach gdzieś te lody zostały przełamane, jakby nawiązanie tylko nici porozumienia, ale również nawiązanie takiego zaufania wspólnego. A kobiety opowiadały o wszystkim, temat dzieci absolutnie nie był tabu i co też mnie zaskoczyło, bo to czasami jest tak, że kiedy rodzice zdobywają te szczyty, obojętnie czy wspinamy się, czy dotykamy innych pasji, to często chcą, żeby dzieci podążały tą samą drogą. No w tym przypadku nie znalazłam ani jednej kobiety, a rozmawiałam z 9, żeby chciały, żeby te dzieci poszły w ślady ojców. Chciałem cię zapytać mało tego, cieszą się, że tak nie jest. Więc na pewnym etapie swojego życia już nie chcą czuć tego pewnie strachu, jakiejś obawy, chcą mieć ten komfort, takie poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku akurat dziecka nic groźnego się nie stanie. Powiedz mi, jaki był warsztat powstawania tej książki? Czy ty po kilku rozmowach, po spisaniu tych historii oddawałaś te teksty do autoryzacji, na przykład one mogły coś wyciąć, może mogły się z czegoś wycofać, jakieś treści się w tej książce nie ukazały, jak to z formalnego punktu widzenia wyglądało? To były długie rozmowy, bo tak naprawdę w przypadku chociażby Eli Donsal, a pytałeś mnie z kim, kogo było najtrudniej przekonać do tej rozmowy, to właśnie była Ela Donsal, do której pojechałam do Częstochowy, prowadzi tam sklep. Ela Donsal bardzo konsekwentnie, bardzo stanowczo odpowiadała, że ona w ogóle nie chce rozmawiać. Chyba ta trzecia podróż moja z Warszawy do Częstochowy spowodowała, że się lekko zlitowała i zobaczyła, że pokonując tyle kilometrów, jednak naprawdę mi zależy. Ale tak naprawdę każda z nich dopiero otwierała się po tym trzecim, czwartym spotkaniu, które trwało nie godzinę, czy tak jak teraz będziemy rozmawiać, czy 15, pół godziny, 15 minut, tylko 3, 4, a czasami nawet i 5 godzin. Co też, to nie chodzi, że to było czasochłonne, ale to też powoduje, że te emocje coraz bardziej się udzielały, również i mi, bo te opowieści były coraz bardziej intymne. Miałyśmy taką zasadę, że jeżeli nie chciały o czymś rozmawiać, to po prostu mówiły, że nie chcą. Czasami do tego wracałyśmy, czasami się bardziej otwierały. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale dziennikarze bardzo nie lubią oddawać tekstów do autoryzacji z prostego względu, że tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że do swojego każdego zdania i każdego wyrazu w tym zdaniu, że nie lubimy, jak kreśli nam się po tekście, ale autoryzacja ma oczywiście to swoje prawo, że bohater może dokonać, wykreślić pewne wątki, może dokonać pewnej poprawy. O tym, że te rozmowy były na tyle szczere i bardzo też osobiste, świadczy fakt, że oprócz poprawienia kilku szczegółów, od roku po górę, po szlak, po umiejscowienie to w jakimś innym otoczeniu, to żadna z tych opowieści nie została przez te panie skreślona, co mnie oczywiście jako autorkę bardzo cieszy, bo to znaczy, że chciały to powiedzieć, że to jest zgodne z prawdą, a była taka obawa, że w momencie, kiedy jednak przeczytają, gdzieś tam może coś usuną, bo
bo może za dużo, może nie tak, może za ostro, a jednak to się nie stało. O jakich tematach najtrudniej było im mówić? To działało w dwie strony. No, oczywiście takim najtrudniejszym tematem, chociaż oczywiście książka nie dotyczy tylko i wyłącznie straty i odejścia tej drugiej osoby, bo jest wiele fantastycznych momentów pokazujących relacje żony, męża, w ogóle rodziny. Ale oczywiście najtrudniej było rozmawiać z osobami, które straciły tą bliską osobę, również dla mnie, ponieważ ja myślę, że nawet w 20% nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy taki ból i utrata kogoś bardzo bliskiego. Z jednego prostego względu, no to już rozmawialiśmy jeszcze przed naszym wejściem. Jeżeli odchodzi rodzic, to też jest ciężkie przeżycie, ale tak jest skonstruowany świat i my gdzieś tam jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale jak mówił mój kolega Tomek Kozłowski, psycholog, że odejście bliskiej osoby męża, żony albo dziecka jest tak niewyobrażalną historią, że właśnie w 20% nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak również nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić zdania, które padały praktycznie w opowieści każdej z kobiet, której mąż zginął, że rozpadła się na milion kawałków. My to słyszymy, ale nie jesteśmy w stanie wejść i wczuć się dokładnie w tą rolę. Czego ja oczywiście nie kryłam, tak, bo na szczęście nie musiałam się zmierzyć z taką historią. Najtrudniejsza twoja rozmowa? Poza Ewą, którą trudno było namówić. No to właśnie z tymi kobietami, bo nawet Ala Donsa, ale gdzie Falco nie żyje już prawie 30 lat, się okazuje, że nagle te wspomnienia wracają. To jest odkopywanie, jakby otwieranie na nowo gdzieś nowych ran. Więc było to dosyć, no dla niej pewnie, może nie tyle, że ciężkim, ale na pewno wyczerpującym emocjonalnie gdzieś przeżyciem. Tym bardziej, że akurat Ala Donsal jest taką osobą, która też absolutnie nie rozmawia z mediami. Wielokrotnie próbowali do niej dotrzeć różni dziennikarze i po śmierci Falco, ale też po kilku latach. I zawsze mówiła nie, z prostego względu, ponieważ nie chodzi o to, co dziennikarze czy państwo chcą usłyszeć, ale chodzi o to, żeby ta opowieść była taka, jak ona rzeczywiście wygląda. A mówiła, że bardzo często ci dziennikarze przychodzili i chcieli widzieć w niej właśnie dalej tą płaczącą wdowę ubraną na czarno, mającą w domu ołtarz męża, a przecież tak życie dalej nie biegnie, bo trzeba gdzieś tam na pewnym etapie wziąć się w garść i iść po prostu do przodu. Bardzo wzruszająca była rozmowa też z Agnieszką Korpal, byłą dziewczyną Tomka Kowalskiego. Przy okazji zdałam sobie sprawę, że o wdowie mówimy jako o żonie mężczyzny, który zginął, który zmarł, a tak naprawdę w przypadku akurat partnerki tak jest w naszym języku polskim, że nie ma takiego określenia, więc nazwałam ją wdową w sercu. Agnieszka się też nie wypowiada się na temat śmierci Tomka, napisała, czy opublikowała książkę, którą Tomek zaczął pisać, ale zgodziła się na tą opowieść pod jednym, no, z jednego głównego powodu, ponieważ wokół, jak się przyjrzymy z racji specyficznych czasów, tyle jest śmierci, tyle odejść, że mimo, że to jest pewien element naszej kultury, czy dla niektórych może nawet i religii, to się okazuje, że nie potrafimy o tym rozmawiać. I kiedy ona mierzyła się z odejściem Tomka, okazuje się, że jej najbliżsi nie potrafili wprost, albo nie wiem, inaczej do niej podejść, spróbować z nią rozmawiać normalnie, nie zadając takich bezsensownych pytań, korzystając z takiej, nie wiem, słów wata, typu na przykład Agnieszka, wszystko będzie dobrze. To jest coś, co chyba w danym momencie jest najgorsze do usłyszenia, bo nic nie będzie dobrze i na pewno nic nie będzie takie same. Więc ona na przykład zwraca uwagę na pewne elementy, jak należy rozmawiać z takimi osobami, czego ona doświadczyła i czego nie chciałaby doświadczyć jeszcze raz. Jak ważne są te etapy przejścia żałoby, że to jest niekończąca się w pewnym okresie taka sinusoida, że nam się wydaje, że już jest dobrze, że wychodzimy na prostą, a tak naprawdę znowu dopada nas niesamowity ból, strata i wszystko trzeba gdzieś tam, całą tą pracę zacząć od nowa. I są pewne, nie będę Państwu tutaj i zanudzać trochę, ale to nie chodzi o to, nie opowiadać wszystkich historii, ale są na pewno pewne etapy, które trzeba w sobie pozamykać, nazwane wprost przez te kobiety, przez wdowy, ale myślę, że to spokojnie można odnieść do takiego naszego codziennego też życia osób, które mierzą się ze stratą. Często słychać, albo pojawiają się w internecie takie opinie, że kobiety wychodząc za Himalaistę albo związając się z nią dobrze wiedziały, na co się piszą i musiały się z tym liczyć. One miały tego świadomość, twoje rozmówczynie?
To jest czy ciężkie. Jednak to je zaskoczyło? To jest ciężkie pytanie. No, większość tych par poznało się jednak w górach, więc takim elementem, łącznikiem były niewątpliwie góry, czy pasja do gór. One też się wspinały, nie w sposób oczywiście wyczynowy, ale gdzieś funkcjonowały w tym środowisku. Ale też zdarzały się takie na przykład pary, doskonale znasz przecież Anię Mackiewicz, gdzie ich tak naprawdę nie połączyły góry, a połączyła ich taka inność do świata, inny sposób patrzenia na ten świat, innego rodzaju wrażliwość, która gdzieś powodowała pewnego rodzaju wykluczenie również i w życiu zawodowym. Czy na przykład Iza Heiser, która przecież wyszła za mąż za Artura, który wtedy już nie był himalaistą, w sensie się nie wspinał, czyli już dawno zawiesił te raki na kołku, jednak ta wrócił, pasja prawda? Właśnie była na tyle silna, że on jednak po latach wrócił i ona mówi wprost, Artur mnie oszukał, tak? Więc też ona zdecydowanie nie była przygotowana na to. Być może pozostałe osoby tak, ale to jest tak, że zakochując się w wieku, nie wiem, 20-30 lat, człowiek zawsze myśli, że jakoś to się wszystko ułoży. Na początku są różowe okulary. Kiedy te różowe okulary trochę opadną, to się okazuje, że już mamy dzieci, rodzinę i gdzieś tam coraz trudniej w tym wszystkim funkcjonować albo czasami nawet i wyplątać się. Ale to jest też tak, że ta nadzieja na to, że to jakoś się ułoży, jest silniejsza niż myślenie o tym, co może się stać. Poza tym to jest tak silna pasja, nie na darmo mówią himalaiści, że jest jak narkotyk, że de facto te rodziny po części stają się współuzależnione, czyli żyją rytmem tych mężczyzn, którzy się wspinają, a nie są to łatwi mężczyźni do życia, mają silny charakter, silną osobowość, która bardzo łatwo powoduje, że te kobiety często są podporządkowane, w takim sensie dają się podporządkować, a przez to również i przesuwać tą granicę i tolerancji, również i miłości. Wspomniałaś Anię Mackiewicz, trochę może dziwnie to zabrzmi, ale świadkami śmierci Tomka byliśmy prawdziwie, praktycznie my wszyscy ludzie gór, śledząc praktycznie na żywo, co się dzieje pod Nanga Parbat. Ania chętnie też się, to jest chyba ta osoba, która no, wypowiadała się bardzo chętnie w różnych ona mediach. Ona żyje tą historią do dzisiaj, z czego również spotykają liczny hejt i właściwie moim powodem, do którego chciałam dotrzeć do Ani i z nią porozmawiać, tutaj nie było problemu, bo ona po prostu się wypowiada, prawda, i prowadzi też fundację związaną oczywiście z Tomkiem, z pamięcią po śmierci Tomka, ale chciałam z nią porozmawiać, bo historię Tomka oczywiście wszyscy znamy, tak, chciałam porozmawiać z nią o tym, jak ona sobie poradziła z tym hejtem i jak ona się w tym wszystkim odnalazła, będąc osobą wrażliwą. I też taka refleksja, która mi przyszła po tej rozmowie, to jest tak, że nie wiem, czy to dotyczy akurat naszego społeczeństwa, czy w ogóle ludzi, że bardzo łatwo lubimy wydawać jakieś wyroki albo ferować i generalnie jesteśmy ekspertami od wszystkiego, od piłki nożnej, zawsze wiemy najlepiej i bardzo łatwo gdzieś tam wypowiadamy się na temat życia kogoś, znając nawet bym użyła strzępki informacji, tak? Czyli jakieś takie historie, które gdzieś tam medialnie się pojawiają, które czasami nie mają nic wspólnego z prawdą, ale przecież za każdym razem nie prostujemy wszystkich informacji, bo byłoby to nawet bezsensowne i dawalibyśmy pożywkę kolejnym, nie wiem, portalom, dziennikarzom do rozdmuchiwania tej historii. Więc ona z tym hejtem się niesamowicie zmierzyła i to nie jest, można oczywiście dawać rady, że nie czytaj komentarzy, ale to nie ma tak, że nie czytaj komentarzy, to zawsze gdzieś te słowa zostają i na nowo trzeba się stawić czoła, po prostu iść dalej. I ona to w tym rozdziale między innymi bardzo mocno opisuje, oprócz oczywiście tej historii Poznania, tej inności, która była w nich i która trochę odbiegała od świata, bym powiedziała, górskiego i w ogóle od ich otoczenia, w którym funkcjonowali. Śmierć Tomka na Nanga Parbat to jest styczeń 2018. Wtedy już chodził ci po głowie projekt takiej książki? Nie. To zdecydowanie przyszło później, z prostego względu. No, w jakimś etapie z drogi zawodowej dziennikarz chciałby zmierzyć się z dłuższą formą, ale księgarnie tak są przepełnione książkami przeróżnymi i też jest taka, nie wiem, może taka moda, że każdy, kto ma trochę bardziej rozpoznawalne nazwisko z racji różnych może wykonywanych zawodów, od razu chce pisać książkę, więc nie chciałam, żeby to była książka od tak po prostu napisana, żeby tylko zasiliła kolejną półkę. Więc czekałam na dobry temat, dla mnie też dobry, który by mnie zainteresował. I tak się akurat skierowało na kobiety, ponieważ od jakiegoś czasu zajmowałam się tematami kobiet, pisząc i w tygodniku Polityka, i w portalu
TVN24. Ten temat był mi bardzo bliski. W ogóle roli kobiet i postrzegania kobiet w różnych aspektach życiowych. A kiedy się wydawnictwo zgłosiło i poprosiło mnie o napisanie książki o edukacji, bo akurat wtedy wyszedł singiel Maty, patointeligencja, też nośny temat, to powiedziałam okej, nie, napiszemy o kobietach. I tak zrodził się ten pomysł. Pytam o ten styczeń 2018, bo chciałem zapytać, jak ty wtedy odbierałaś jako osoba niezwiązana zupełnie z górami, jak ty patrzyłaś na to, co tam się dzieje, jak ty jako laik... Śledząc też jako dziennikarka telewizji informacyjnej, jak patrzyłaś na to, co się tam dzieje? Co to dla ciebie znaczyło? My, ludzie gór, dobrze wiemy, tak? Jesteśmy z nimi, tak śledzimy, spotykamy się z himalaistami, a ta tragedia na Nandze Parbat dla ciebie co wtedy oznacza? No na pewno nie zadawałam sobie pytania bez sensu, po co tam poszedł i dlaczego wchodzą i wspinają się i zostawiają żony i dzieci na dole pod tą górą. Takie pytania mi nie towarzyszyły, a mówię je celowo, ponieważ z takimi pytaniami wielokrotnie też mierzyłam się przy okazji różnych spotkań i oczywiście rodziny też z takimi pytaniami się mierzą. To jest tak, że oczywiście na antenie się emocji nie pokazuje, bo się nie pokazuje i na tym polega te takie, nazwijmy to, rzetelne przekazywanie informacji, a na pewno informacji na chłodno, ale no, każdy z nas jest człowiekiem i relacjonując codziennie, co się praktycznie dzieje, co się zmieniło od wypadku, słysząc wypowiedzi też nie od razu w bezpośrednim wydarzeniu wypowiedzi Ani, ale człowiek wczuwa się w rolę tej rodziny, tej kobiety, która mierzy się z ogromną tragedią, więc to są takie emocje, które wzbudzają smutek, pewnego rodzaju żal. Chciałoby się czasami gdzieś tam móc pomóc i tak dalej, więc bardziej to były tego typu emocje przy okazji takich wydarzeń niż zadawanie sobie pytanie w drugą stronę. Mówię o tym specjalnie, ponieważ też przy okazji twojego pytania, druga część tego pytania brzmiała na wielu spotkaniach właśnie w taki sposób, że po pierwsze wiedziały gały, co brały, a propos tego, że potrafimy bardzo szybko oceniać ludzi, a po drugie, że bez sensu w ogóle nie powinni mieć rodzin. Mówię tutaj oczywiście o himalaistach i to państwo doskonale wiedzą, bo takie opinie są powszechne. Które żony himalaistów, na których żonach ci bardzo zależało, a nie udało ci się z nimi porozmawiać? Zależało mi na jednej, nie wymienię nazwiska, bo tak się umówiłyśmy, zresztą nawet do tego spotkania doszło, ale finalnie nie znalazła się ta opowieść w książce. Myślę, że pani, z którą rozmawiałam, kobieta, dalej jest w jakimś procesie żałoby, ponieważ jak już powiedziałam wcześniej, to pewnego rodzaju sinusoida, w związku z tym raz zgadzała się na wypowiedź i na opublikowanie, nie na opublikowanie, ale na wypowiedź inne. Później nie, więc stwierdziłyśmy, że to jeszcze nie ten moment, pewnie nie ten czas, ale wierzę, że przyjdzie taki właśnie moment, kiedy opowie, ponieważ jej historia jest bardzo przejmująca. To jest po prostu tak, że słucha się i łzy lecą same. Zależało mi na Danusi Piotrowskiej, ale też tutaj nie udało mi się do niej dotrzeć i zależało mi też na małżeństwie, też pozwólcie Państwo, że wymienię nazwiska, chociaż jeżeli ktoś bardzo interesuje się górami, to pewnie skojarzy. Zależało mi na dotarcie do małżeństwa, które ojciec się wspinał w górach, zdobywał Himalaje, zaraził pasją swojego syna. Kiedy on skończył się wspinać i zawiesił te raki na kołku, to okazało się, że syn tak bardzo wsiąkł w to środowisko, tak bardzo, że doszło do tragedii. Czyli rodzice, którzy stracili akurat tutaj śmierć, poniósł syn, a nie mąż. Nie wypowiadają się publicznie ci państwo i to też trzeba oczywiście uszanować, bo strata jest nieprawdopodobna. Ale wspomniałeś Danusię Piotrowską, przecież to jest niesamowicie uśmiechnięta, sympatyczna, otwarta kobieta, naprawdę się nie udało? Nie udało się, no to nie wiem z jakiego tutaj się nie udało, może też za mało poczyniłam kroków i może nie wiem, czy nie miałam za mało, tutaj właśnie, teraz już bym powiedziała, że moi koledzy teraz
tutaj. Witam Was serdecznie. Razem ze mną są. Nie udało się natomiast, może jakieś, nie wiem, czy zabrakło mi determinacji, czy... No ale gdzieś tutaj... Nawet nie powiedziałabym, że nie zaiskrzyło, bo to odbyły się jakieś rozmowy telefoniczne, ale była też tak zdeterminowana. Ja później gdzieś tam wsiąknęłam w inne historie i tak to potoczyło się trochę w trochę inny sposób. Powiedz mi tak, zbliżając się ku końcowi, zakochałaś się w cudzysłowie na tyle w górach, że będziesz kontynuowała tego typu projekt? Czyli teraz właściwie powinnam napisać, dać, bo ja mówię, proszę Państwa, że to jest książka feministyczna, celowo używam takiego sformułowania, bo oddaję tylko i wyłącznie głos kobietom, chociaż mam wielką nadzieję, że przeczytają tą książkę mężczyźni. Jest tutaj Krzysiu Wielicki, mam nadzieję, że jeszcze jest, bo jego zapomniałam zapytać ostatnio, jak widzieliśmy się w Warszawie, czy przeczytał chociaż fragment dotyczący żony. Więc powinna pewnie powstać książka, żeby teraz mężczyźnie cik tych pań, prawda, na tych kobiet. Problem jest taki, że tych pań jest niewiele i byłby chyba problem z bohaterami. Wiesz, powinni teraz odpowiedzieć na to, co zostało napisane, jakoś się do tego odnieść. Zakochałam się, w cudzysłowie oczywiście, nie tyle może w górach, ile w postawie kobiet przeróżnych. Na przykład Kasia Wilicka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Bardzo stanowczej, konkretnej kobiety, która potrafi wyznaczyć granice, która mało tego, że potrafi wyznaczyć granice, to bardzo mocno zabiega o to, żeby te kobiety były, w ogóle kobiety były widoczne w himalaizmie, żeby ruszył himalaizm żeński. Oczywiście Wanda Rutkiewicz przetarła szlaki, ale jeszcze nie na tyle, żeby to gdzieś tam zakorzeniło się w myślach w panów, w takim innym postrzeganiu kobiet w tej dziedzinie i w tej wspinaczce. Więc też wspieram ją całym sercem, żeby rzeczywiście ten projekt udał się, a wiadomo jak jest, są różne zakręty i różne zawirowania, więc ona na pewno zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, tak samo jak i Ewa Kurtyka. Opowieść Ewy Kurtyki jest, proszę Państwa, dla mnie jak gotowy scenariusz na film, naprawdę. Chyba nie będzie jakimś... Pozwolę sobie skrócić to w trzech zdaniach, żeby nie opowiadać za dużo, ale Ewa Kurtyka, mówiąc, że od początku mierzyła się z samotnością, z jakiego względu? Z tego względu, że w 1943 roku jej mama wyszła za Niemca, co było po prostu nieprawdopodobne w tamtych czasach. Musieli uciekać potem do Niemiec. Z tego związku małżeństwa narodziła się Ewa. Kiedy jej mama wróciła do Polski, no to trafiła do obozu, więc było to uznawane jako zdrada narodowa, tak? Więc kiedy już wyszła ta mama z tego obozu, wiadomo, że jako młoda dziewczyna miała tak zszarganą psychikę, przecież działy się tam cuda, że nie była w stanie już przelać tej miłości, jak inne matki, tym małym dzieciom, ponieważ gdzieś bardzo mocno się pozamykała. Czyli ona już nie miała na początku ani tej mamy do końca, nie miała ojca, którego poznała dopiero mając naście lat, a potem związała się z Wojtkiem Kurtyką, jak to powiedziała, czasami się przenosi pewne kalki ze swojego dzieciństwa, czyli nie miała takiego wzorca mężczyzny. Szukała gdzieś tej miłości. Wojtek, jak i wielu himalaistów, nie wiem, czy to jesteśmy w też specyficznym środowisku, bo Państwo się interesujecie górami, ale są oczywiście egoistami, tak jak każdy człowiek, który chce zdobyć jakiś cel i osiągnąć cokolwiek w życiu, więc też nie potrafił jej dać tego ciepła, na które czekała i jak mówię, na które też rzeczywiście zasługiwała. Więc to też jest kobieta, która na pewno zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Jesteś osobą spoza środowiska, to zadam Tobie jeszcze takie pytanie. Może będzie Tobie właśnie z tego względu łatwiej na to odpowiedzieć. Zastanawiałeś się, dlaczego środowisko górskie jest w wspinaczce jest tak mało kobiet? Zastanawiałam się, nawet zadałam takie pytanie, między innymi rozmawiałam o tym z Kasią Wielicką. Tak naprawdę, no, mimo że możemy mówić, że dokonuje się pewnego rodzaju jakaś ta rewolucja, ten patriarchat gdzieś dalej funkcjonuje w różnych obszarach i gdzieś kobiety są bardziej przypisane do pewnych ról społecznych niż mężczyźni i rzeczywiście trudniej kobietom, mając oczywiście rodzinę, a przeważnie kobiety chcą mieć tą rodzinę i dziecko, nagle rzucić wszystko i poświęcić się tylko i wyłącznie wspinaczce, bo jest zaraz 155 pytań, między innymi niezrozumienia z tego świata zewnętrznego,
wewnętrznego, nie tylko oczywiście górskiego, dlaczego to robi, dlaczego naraża swoje dziecko na rozłąkę, dlaczego nie poświęca mu tyle czasu. Więc myślę, że to jest pierwsza taka przyczyna i pewnego rodzaju jeszcze bariera, żeby to nasze myślenie trochę się zmieniło, że to, co robią mężczyźni, mogą również robić kobiety, ale mogą robić, mając wsparcie mężczyzn, tak? Bo bez tego się też oczywiście nie da, czyli wsparcie rodziny. O czym oczywiście Kasia Wilicka opowiada, co mi się też wydawało. Tutaj pozdrawiam Krzysia Wilickiego serdecznie, ale się okazuje, że też jest głównym hamulcowym, jeżeli chodzi o wyjście Kasi w góry, bo oczywiście też się martwi, ale tak naprawdę też wszystko wtedy zostaje na jego głowie i ona tutaj doskonale to opisuje. Ale nie trzeba oczywiście, proszę Państwa, szukać przykładów w górach, ze środowiska górskiego. To tyczy wielu różnych zawodów, że nie mając tego wsparcia w drugiej osobie, a chyba kobiety bardziej to wsparcie dają mężczyznom, ciężko realizować się. No gdyby nie to, że tata mojego syna przez wiele lat zajmował się i dalej się zajmuje wieczorami, to ja pewnie przez wiele lat też nie mogłam prowadzić programu o 21, bo w domu byłam o 23. Zawsze coś jest kosztem czegoś i zawsze ta druga osoba, w tym przypadku akurat mężczyzna, ale w przypadku tej książki, tak, to kobiety. Ktoś stoi za sukcesem tego człowieka, bo to nie chcę nawet rozgraniczać, czy mężczyzny, czy kobiety, kto akurat zdobywa te szczyty. Ale wspomniałaś dużo o macierzyństwie, ale gdy szykowano narodową zimową wyprawę na K2, była dyskusja, czy powinna tam być w składzie kobieta. No, mężczyźni z dystansem do tego podchodzili. Pamiętasz na pewno, szukając materiałów do tych książek, na pewno gdzieś ci ta dyskusja mignęła. Ja mam swoje zdanie, pewnie nie wiem, czy się narażę panom, ale tak bardzo panowie uwielbiają być tym właśnie wojownikiem lodowym i tym herosem, że niekoniecznie chcieliby oddać pole kobietom, no bo jak to tak, kobieta nagle teraz też okazuje się, że może zdobywać te same szczyty, co oni. O tym się oczywiście głośno nie mówi, ale krótko mówiąc, to też jest, ja do tego, nie będąc w tym środowisku, bo to chodzę trochę inaczej, bo oczywiście organizując wyprawę narodową, zależy nam na zdobyciu szczytu, tak, żeby to wszystko poszło zgodnie z planem, ale prawda jest taka, to jest moje zdanie, mogą się Państwo z tym zgadzać, czy nie, albo nie, że kiedy dochodzi już do tej wyprawy i kiedy już jesteśmy pod tą górą i ona zaczyna wchodzić w pewne etapy realizacji, no to jest nic innego jak sport, a skoro sport, to włącza się rywalizacja, kto pierwszy, kto szybciej, kto lepiej i tak dalej, więc ta rywalizacja na pewno też wśród panów jest, a wiadomo, że oprócz tej rywalizacji, no to pewnie jeszcze nie chcemy oddać tego pola paniom. Ale pracując od tylu lat w mediach, widzisz, że tam jest łatwiej o ten umowny parytet. W górach tego parytetu nie mamy. I jakoś chyba cię to nie zaintrygowało. No nie powiedziałabym, że jest łatwiej. To pewna kultura społeczna i taka, nie wiem, poprawność polityczna powoduje, że to wszystko zaczyna się trochę zmieniać, ale jak Państwo popatrzycie na szefów różnych działów medialnych, nie tylko chodzi o telewizję, ale radia, gazety, to dalej funkcjonują tam głównie mężczyźni. Więc to się zmienia, ale bardzo jak żółw w żółwim tempie, więc myślę, że jeszcze spora droga, zanim to się rzeczywiście wyrówna. Ja nie jestem zwolenniczką parytetów, bo uważam, że za tym, kto powinien być na jakim stanowisku, powinno iść doświadczenie i sposób wykonywania swoich obowiązków, a niekoniecznie płeć, ale czasami po prostu nie ma innej drogi, żeby to gdzieś tam się chociaż w minimalnym stopniu wyrównało. Ewa Kurtyka, Katarzyna Wielicka, Izabela Heiser, Elżbieta Pawlikowska, Elżbieta Donsal, Aniela Łukaszewska, Anna Solska-Mackiewicz, Aleksandra Leksińska i Agnieszka Korpal to są bohaterki Twojej książki. Zawsze mówi, że wróci. Katarzyna Zdanowicz, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, że wysłuchaliście. Gdyby ktoś z Państwa chciał, mam tutaj skromne 3 książki tylko, ale gdyby kilka egzemplarzy chcieli, mamy, tylko kilka tak egzemplarzy. Jest. Chyba więcej powinno być na stoisku Polski Himalajzm na pierwszym piętrze, ale gdyby Państwo byli zainteresowani, to zapraszam serdecznie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pięknie.